Witam serdecznie i zapraszam jako korepetytor online z przedmiotów ekonomicznych, ilościowych do obejrzenia kolejnego mojego filmu. Tym razem z finansów przedsiębiorstw chciałam Wam omówić sposób wyceny akcji na podstawie modelu Gordona. I jeśli mamy następującą treść, ostatnio wypłacona dywidenda na jedną akcję wynosi 2 zł, wymagana stopa zwrotu z inwestycji to 10%, a polecenie brzmi: proszę wyznaczyć wartość akcji przy założeniu stałej stopy dywidendy, która wynosi 3%. Co należy zrobić? Należy spojrzeć na posiadaną przez siebie dosłownie, co sobie powiem, kartkę ze wzorami. I tam trzeba powiązać takie elementy jak podana dywidenda, to, że jest podana wymagana stopa zwrotu, ile chcemy w ciągu roku zarabiać na tych akcjach, gdzie jest element taki jeszcze jak stopa wzrostu dywidendy. A więc wchodzimy w temat kosztu kapitału własnego i mamy model Gordona Shapiro. Ten model Gordona Shapiro generalnie polega po prostu na przekształceniu tego wzoru, gdzie do ustalenia jest wartość rynkowa, czyli cena rynkowa tego kapitału własnego, jest podana dywidenda obecna, czyli ta poprzednia. Wiemy, jaka jest stopa wzrostu dywidendy, czyli tutaj G, i wiemy, jaki jest ten koszt kapitału własnego, czyli dla nas jest to ta wymagana przez inwestora stopa zwrotu z tego kapitału. A więc jeżeli my mamy ustalić wartość rynkową takich akcji, jest podana ostatnio wypłacona dywidenda, wiemy, że to są 2 złote, tutaj jest oznaczenie D0, nie D1. D1 to będzie przyszła, a tutaj D0 to jest dywidenda obecna, ostatnio wypłacana. Wiemy, jaka była zakładana stopa wzrostu dywidendy, czyli takiego jakby założenia, że z roku na rok będzie ta dywidenda rosła średnio o 3%. Takie średnie tempo wzrostu dywidendy. Jeżeli wiemy, że koszt kapitału własnego w tym momencie jest na poziomie 10%, bo to wynika z treści zadania, możemy podstawić do wzoru wynikającego z modelu Gordona Shapiro i w tym momencie podstawiamy sobie następujące liczby. Ja tutaj ten wynik mam policzony, ale jeżeli sobie to podstawimy na kalkulatorze wywołanym, nie będzie to nic trudnego. 1 plus 0,03, bo tyle wynosiła wymagana stopa wzrostu dywidendy, jest to 1,03 wpisane z klawiatury. Mnożę to razy 2, wychodzi wynik i całość dzielę przez tą różnicę, która jest w mianowniku. A 10% minus 3% to jest 7%, czyli zapisane w ułamku dziesiętnym 0,07. To, co nam wychodzi, jest to wynik, który wskazuje na bieżącą wartość naszej akcji. Najlepiej zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku. I to, co nam tutaj wychodzi, możemy ładnie jednym zdaniem zinterpretować. Obecnie akcja jest wyceniana na 29,43 zł. To wszystko zależy od tego, jaka była dywidenda, jak będzie ona rosła z okresu na okres i jakiego kapitału my wymagamy z okresu na okres przez naszego inwestora. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom
dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.